maila od Kamila z Płocka dostałem. Witam panie Tomaszu, mam na imię Kamil. Jestem początkującym pszczelarzem. Od lata jestem w posiadaniu 4 rodzin. Mam do pana pytanie. Chciałbym rozpocząć budowę uli, aby powiększyć swoją pasiekę. Czy mógłby mi pan przesłać dokładne, tak jak pan to robił, wymiary ula wielkopolskiego z OSB i jakieś rysunki, abym miał jakiś zarys budowy tego ula? Dodam, że chcę je wykonać z płyty OSB. Chciałbym powiększyć swoją pasiekę. A wie pan dobrze, że ule z desek lub styropianu są bardzo drogie. Bardzo proszę o odpowiedź. Już odpowiadam. Temperatura na zewnątrz -5. Moje ule OSB są to ule wielkopolskie, więc odnośnie planów, rysunków, to najlepiej wejść na Google i napisać ul wielkopolski plany albo ul wielkopolski wymiary i wtedy można ściągnąć stamtąd te wymiary. Ja tak robiłem. Bo ja tutaj nic nie mogę powiedzieć, bo to jest ul wielkopolski, on ma swoje wymiary i ja się tego trzymałem. Więc nic więcej tutaj nie mogę dodać. Odnośnie tutaj jeszcze z tego materiału OSB, ja tutaj jestem u siebie przy swoim ulu, to jest mój ul, ja go zaraz będę chciał go pokazać. To jak ja go budowałem, to zastanawiałem się, ale ja nie jestem stolarzem, jak te rogi połączyć ze sobą, więc ja tutaj zrobiłem takie, ja to zaraz pokażę. Te ule, które tutaj stoją, mają już około 9 lat i cały czas są dobre i chyba jeszcze na pewno drugi 9 lat postoją. Z ekonomicznego punktu widzenia to ta płyta chyba już w tym momencie nie jest atrakcyjnym materiałem, bo teraz za tą płytę trzeba zapłacić 80 zł i te ule już nie są takie tanie jak to było kiedyś. Druga sprawa, pasieka OSB ma jeszcze drugą, inną wadę. Nie wygląda ładnie, wygląda brzydko. Moja na przykład pasieka zrobiła się bardziej popularna. Ja tutaj mieszkam, mam dużo gości, mieszkam tutaj na granicy niemieckiej, mam dużo gości, przyjeżdża do mnie z Niemiec i ja w zasadzie już tych OSB się wyzbywam. Dzisiaj już czas na jakieś zmiany i teraz chciałbym mieć jakąś ładną pasiekę i w tym momencie buduję ładną pasiekę i idę właśnie wam teraz pokazać drugą alternatywę, bo drewno może być alternatywą i zaraz to policzymy dokładnie jak to wygląda. Widzicie to? Właśnie, i zaraz tam podejdzie. Tutaj z tyłu za mną jest obliczone na wybudowanie 100 uli razem z ramkami, podstawy, daszki, kompletnych 100 uli. To i cena tego kosztuje 3200, przywieźli mi to 2 dni temu. A teraz patrzcie dalej. Piła, którą dostałem ją wczoraj z firmy i dzięki tej pile precyzyjnie można sobie wyciąć każdy element ula, bo tu można sobie regulować kąty, tu jest cały czas pomiarka, tu są różne bajery, tutaj też, jeszcze tego nie sprawdzałem, bo tak jak mówię, dostałem wczoraj tą piłę. Aha, koszt tej piły to 2200, tak? Razem z wózkiem, ze wszystkim. Można ją chyba kupić taniej, ale wtedy trzeba bez stolika, bez wózka. Okej. Dobra, teraz trochę ekonomii. Drewno kosztowało 3200, piła 2200, to daje mi to dokładnie 5400, dolicząc do tego jeszcze jakieś kleje, śruby, wkrętarka i tak dalej, to niech to kosztuje nawet mi 6500. To patrzcie ile jestem. Jakbym zamówił te ule u producenta, to bym musiał za te ule zapłacić około 20 tysięcy według mojej specyfikacji. A tutaj w tym momencie jestem około 15 tysięcy zaoszczędzam, więc tą piłę mogę, jak skończę to, tą piłę mogę wrzucić do Morza Bałtyckiego i mam 15 tysięcy w kieszeni, tak czy inaczej. No i nie wiem, co się bardziej opłaca.